Mówimy o tym ojcu rodziny, dobrym ojcu, który spełnia swoje obowiązki jak trzeba. A w przypadku, kiedy mamy do czynienia z despotą, przemocowcem, to czy ta rodzina ma gdziekolwiek gdzieś się może udać? Despota, przemocowiec, no powiedzmy tak. Ja wiem, że tu znowu kwestia definicji, tak? I to jakie są, no ale mówimy o takich skrajnych już powiedzmy To sytuacjach. jest trudne o tyle, że tak naprawdę tego typu sytuacje rzadko my widzimy. My czasem spotykamy sytuacje, w źródłach, w których na przykład mąż znęca się nad kobietą. I wtedy ona, no to co kobiecie pozostaje, no to tak naprawdę szukać jakiejś pomocy albo u swojej rodziny, jak powiedziałam, żeby ona zaingerowała, jeśli może. No albo na przykład udać się do duchownego i prosić tam o jakąś pomoc. Zdarza się czasem, że nawet kobiety uciekały się pod opiekę biskupa, że w sytuacji jakiegoś zagrożenia życia, prosząc biskupa o opiekę. No on oczywiście no, występował w takiej sytuacji. Czy inny duchowny, niższy duchowny, nie musiał być, ja mówię tutaj akurat o tych przypadkach, które znamy, mógł występować w roli mediatora. Ale pamiętajmy, bo tutaj brakuje jednej rzeczy w tej naszej opowieści. My mamy do czynienia w średniowieczu z kształtowaniem się pewnego modelu małżeństwa i rodziny. Kształtowaniem się modelu małżeństwa, który wyrasta z kilku korzeni. I musimy tutaj troszeczkę o wyobrażeniach powiedzieć. To znaczy, to co się stało gdzieś tam we wczesnym średniowieczu już, kiedy zaczynają te społeczeństwa centralne, środkowej Europy, wszystkim karolińskiej Europy, internalizować, tak, uwewnętrzniać sobie wartości chrześcijańskie, nauki chrześcijańskie dotyczące małżeństwa, to jest bardzo ważny moment. Dlatego, że wtedy pojawia się też taki sposób myślenia o roli mężczyzny i kobiety w rodzinie. No pamiętajmy, że już u świętego Pawła bardzo wyraźnie jest powiedziane, kto ma jakie miejsce i dlaczego. Co oczywiście wywiedzione jest ze słów Jezusa zapisanych w Ewangeliach. Czyli innymi słowy, relacja między kobietą a mężczyzną w małżeństwie jest podobna do relacji między Kościołem a Jezusem. Jezus nie krzywdzi Kościoła. Jezus jest opiekunem Kościoła. No wiemy, kto jest do kogo podobny, prawda? No, mąż jest podobny do Jezusa, kobieta tutaj żona do Kościoła. Ta relacja jest oparta na relacji miłości. Przy czym to jest inaczej rozumiana miłość. Nie chodzi o miłość erotyczną w żadnym względzie. Chodzi o miłość duchową. A zarazem, no, obie strony są zobowiązane do no, dbania o siebie, tak? Odbania, tutaj mąż wobec żony zobowiązany jest do tego, żeby ją prowadzić do Boga, czyli dbać o jej zbawienie. Co to znaczy dbać o jej zbawienie? On musi się troszczyć o to, żeby ona nie grzeszyła. Ona jest słabsza, to jest powiedziane jasno, ona jest słabsza fizycznie, chociaż jest równa jemu jako chrześcijanka. A głupsza? To nigdzie nie jest powiedziane. Kobieta jest, i to mówi święty Augustyn, to znaczy mówimy o tekstach świętych, natomiast później oczywiście, że będzie z tej fizyczności wywodzona teoria o tym, że kobieta jest słabsza umysłowo również. Ale pierwotnie ona jest równa mężowi jako chrześcijanka, no bo przecież nie ma Greka, nie ma niewolnika, prawda, wszyscy są równi, ale jednocześnie ze względu na swoją no, fizyczną słabość, ona jest wywodzona od Ewy, prawda, potrzebuje tego wsparcia i opieki. A więc, jeżeli mąż żonę karci, bo mu widzi, ocenia, że ona grzeszy, albo może zgrzeszyć, to robi dobrze. Staje się źle, kiedy on ją krzywdzi, albo karze ją niesłusznie. Prawda? Z drugiej strony, to jest ten jeden fundament relacji, tego nierozerwalnego małżeństwa chrześcijańskiego, a z drugiej strony mamy przecież tradycje wcześniejsze, które mówią o tym układzie między rodzinami, w którym no, obie strony mają pewne obowiązki, ale też mężczyzna ma pewne prawa i na przykład w pewnych sytuacjach ma także prawo fizycznego karania kobiety, na przykład kobiety, która go zdradzi. Przy tej dziewczyny ona jest dobrym przykładem. Jeżeli ona się buntuje, no to ona łamie zasadę posłuszeństwa, tak? I wyobraźmy sobie sytuację, że jednak daje się porwać, albo sama ucieka, wychodzi za mąż niezgodnie z rodziną. I co się z nią dzieje? Ona oczywiście poza tym, że zapewne nie otrzyma. Pierwszy miesiąc fantastyczny. Albo i nie za bardzo, to zależy. Natomiast ona nie dostaje majątku, nie ma żadnego oparcia. Jak mąż ją będzie bił, to ojciec już nie, no oczywiście nie, jej ojciec, tak? Czy bracia nie będą mogli, czy nie będą chcieli zaingerować. Oczywiście mąż może do pewnego poziomu karać żonę, ale jeżeli tam dochodzi do jakichś dramatycznych sytuacji, to dość częstą praktyką było właśnie coś takiego, że rodzina tej dziewczyny mówi, zaraz, zaraz, ale to już przekracza pewne granice i ingeruje w tę sytuację. Tutaj nie. Ona zostanie w zasadzie no, wyrzucona poza obręb swojej grupy, bez jakiegoś punktu odniesienia i zarazem pozbawiona tych wszystkich walorów, które dałby jej normalny. Oznacza, że ja mam pewne prawa i pewne obowiązki.
prawda? Czyli ta dziewczyna, która wychodzi za mąż, ona jest pod opieką swojego ojca i ten ojciec zapewnia jej, że ona będzie bezpieczna, powinien przynajmniej. Znaczy społeczność oczekuje od niego, że on to zrobi, że ona będzie bezpieczna, nakarmiona i odpowiednio wydana za mąż. Czyli jego władza to też są właśnie obowiązki. Oczywiście. Mhm. I to nie dotyczy tylko, jak tutaj mówiłam o kobiecie, ale dotyczy w ogóle rodziny, prawda? Czyli ten ojciec rodziny, on odpowiada za to, żeby ci, którzy są pod jego władzą, żyli bezpiecznie, żeby nikt im krzywdy nie zrobił i żeby mieli również odpowiednią pozycję społeczną. Czyli wróćmy do tej naszej dziewczyny wydawanej za mąż. No to teraz dobry ojciec musi jej znaleźć takiego męża, który zapewni jej utrzymanie statusu na przykład. Prawda? Nie ma jej znaleźć męża przystojnego czy sympatycznego. On ma jej zapewnić, jej i jej dzieciom, odpowiednie życie. Czyli jeżeli on jej znajduje męża, który ma odpowiedni status, i ona ma szansę tam żyć na odpowiednim dla niej poziomie, co oznacza również, że będzie szanowana jako no, osoba o określonej pozycji, określonym prestiżu, to ona nie ma powodu mieć pretensji do ojca.